W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie, dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę, na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło, postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w starym składzie. Ela, Paweł i Janek. Dzień dobry. Wtorek, 13 czerwiec. Mam nadzieję, że będzie normalny, nie jakiś pechowy. No co, jesteśmy w Malmo. Zaraz robimy śniadanko i wychodzimy. Wiatry, no cienkie i coraz cieńsze. Dlatego pytałem się w marinie o paliwko. No niestety, duża marina, droga, nawet stacji benzynowej nie ma. Także no, gdzieś, nie wiem, po drodze będziemy musieli jeszcze złapać na ten przeskok tutaj. W razie czego, żeby się wspomóc, to mamy, ale najgorzej będzie przez Bałtyk, bo do Trelleborga teraz chcemy się dostać i z Trelleborga przeskoczyć na tą większą wodę. Tam będzie około 50 mil, także długi odcinek nie jest. Ale zero wiatrów, kurczę, na najbliższe dni, coraz słabszy. Jutro ostatni dzień, kiedy jeszcze coś będzie. Jakieś 2-3, no to też tragedia, kurczę, no. Godziny jechania, no więc mur beton będzie jazda na silniku. Już Niemcy, proszę, wychodzą. Zwyczajem ich. No, z Berlina łódeczka, przynajmniej zarejestrowana w Berlinie. Pogoda ładna, jak widać, niebo bezchmurne. 20 po 10, pora najwyższa, po śniadanku zbieramy się, oddajemy cumy i uciekamy z Malmo. Żegnamy do Can Marine. Żaglowca już nie ma. I opalanko od rana. Główki Malmo zostały. Za nami już. No i charakterystyczny punkt Malmo będzie nam długo jeszcze towarzyszył. A przed nami boje, no tym razem krótko, bo zaraz będziemy odbijać w lewo sobie i na most. Dobrze widoczny most przez Sund.
Malmo już za Rufą. Dobrze. Wieżowiec na trawersie lewym. Przed nami mostek. Wiaterek dopisujący. Na razie kierunek dobry. No, przy tej sile robimy 4,5 robiliśmy, no a teraz trochę coś nam spadło na 3 coś. Przez powrotem 4,5. Gdyby tak było, to byłoby całkiem. To by było pięknie. Bo dzisiaj będziemy mieli około 3 dych też. No i promik. Jakaś firma Grimaldi Lines. No i zmieniliśmy na motylka. Oby nam tylko nie machał skrzydełkami. Ale ładnie jest. Oby nie przechwalić. A na horyzoncie, przy moście, kajciarze i surferzy latają sobie. No fajny wiaterek dzisiaj, jak na razie, taki równy. Także chłopcy, widzę, że tu moda na czerwone żagle jest. Wszyscy na czerwonych żaglach. Most przybliża nam się cały czas. Już jest idealnie widoczny. Teraz dylemat, jak to pokazywać, żeby było idealnie widoczne. Teraz powinno go być dobrze widać. No niestety na tych małych ekranikach to jest przekłamanie. Nieraz się wydaje, że to nic nie będzie widać, a później na dużym ekranie fajnie wychodzi. A za nami Malmę, wieżowiec nam towarzyszy cały czas. Z wiaterkiem to kurs spokojny, nie odczuwamy wcale tego wiatru, chłodu, a wiaterek jest, bo widać, że pobielone jest morze. Ciśnina jest cała w białych grzywkach. No i po prędkości widać. Czas do czasu mamy powyżej 5 przy pełnym kursie. No teraz uzyskujemy prędkości, kochani. Ekstra. Super dla nas. Paweł szaleje po prostu. Szaleje z tym wiatrem. Chce zdążyć za wszelką cenę do Trelleborga. No, dobrze by było o dobrej porze przyjść, bo chleb nam się kończy znowu. Żeby nie było, że nie było. Pilotówka. Brama naprowadzająca duże statki na te główne przęsła. Wyznaczająca tor przejściowy między tymi przęsłami. I brzeg Danii. Jeszcze Kopenhaga. No tak, Kopenhaga, końcówka. Już jesteśmy przy samym moście. Proszę, Malmowieżowiec dalej widoczny. Lekko przymglony. No i ta bramka, tor podejściowy do mostu. A przed nami główne pylony z linami. I też takie stawy torowe przeprowadzają pod nim.
Akurat mamy pusto, nikt nas nie goni, sprzeciwka też nikt nie idzie. Także spokojnie możemy sobie jechać. Światełka na moście mrugają też na pylonach. Niestety aparatem już nie pokażę, bo właśnie przed chwilą zakończył chyba żywot. Coś tam informuje, że nieprawidłowo zapisane i koniec. Zbliżamy się już. Jakiś wózek pod mostem. Babciu mówi, że to konserwatorski. Się przesuwa. I proszę. W stronę Szwecji. A zaraz pokażemy w stronę Danii. Tabliczka 55 metrów wysokości do tam jezdni. I tak wygląda w stronę Danii. Jesteśmy już po drugiej stronie. Ładnie się prezentuje, bo oświetlony przez słońce, nie pod słońce. A tutaj elektrownia, wiatraków pełno. Teraz nie damy rady, bo byśmy musieli między wejść wiatrakami wiatraki. Przechodzić. To idź po prawej burcie, zostaw wiatrak. No dobra, dobra, tak idę. Wiatrowa. No wiaterek mamy ładny. Kurs względem wiatru też spokojny, nie musimy piłować. Jeszcze żagle nawet puszczone, także można by było jeszcze ostrzej, ale nie potrzebujemy. Cały czas piąteczka na liczniku, także nie jest źle na razie. Zresztą widać po wodzie, wiaterek idzie. Jest 13:50, żagle zrzucone, jesteśmy już na torze prowadzącym do kanału i kierujemy się na Falsterbock, tak? Tak. No i wchodzimy w główki kanału Falsterbock. Jeje jak kielecki. No.
już w kanale Falsterbo. Idziemy szukać stacji, bo chcemy dieselka dotankować. Po tej stronie falochronu, jak na Puckiej. Ciągną się płycizny po korytarzu. Paweł z Kamasza daje, że nie mogę go dogonić. Wie, że tak daje z Kamasza, że cię nie mogę dogonić. No i końcówka mariny tutaj. Slip. Znaleźliśmy wreszcie. Jest stacyjka, można przytankować. Oczywiście płatność w automacie. Widzę, ale to 19,79. No 20 koron. 20 koron litr diesla. Tutaj są zabudowania marinki, to znaczy tak, tu jest Hamkantor. Łabądź na gnieździe, proszę bardzo. Pierwszy raz widzę gniazdo łabędzie takie. Uderzysz z tamtej strony, to może zobaczysz młody. Wracamy do Bourbonika. Bierzemy banieczki, bo zatankujemy sobie bańki. Jeszcze paliwo mamy w zbiorniku w miarę tyle, że nie opłaca się tam podchodzić, żeby dolewać to trochę. A na brzeże też jest dosyć wysokie i tam wystają jakieś śruby. Nie ma sensu tam się pakować. Kawałek jest to. I obiadek podczas oczekiwania na otwarcie mostu Falsterbo. Mamy nadzieję, że otworzą ten most. Jednak 13 to 13. Jest już godzina 19. A most zamknięty. Ale tu świeci czerwone światło. Tak, tak. Nic, czekamy. Już teraz jesteśmy widoczni. No niestety gasimy. Z powrotem jesteśmy przy nabrzeżu. Podobno o 8:00. Ale pewności żadnej nie mamy, także dopóki nie przejdziemy. No i następne podejście do mostku. Jest godzina 20:00. A my jeszcze przed mostem znowu. No, mostek tym razem się otworzył. Całe szczęście. No jeszcze nie. No nie, na razie jeszcze nie. Zielone. Uważaj na tego, uważaj, też widzę, widzę. W tamtą stronę tych. Puszczają w obydwie. Nie tak jak u nas. Jak gdzie? Co? No jak u nas. No u nas raz w jedną, raz w drugą. A tu puszcza w obydwie. U nas nie ma takiego szerokiego mostu.
ja wiem, czy nie ma takiego jest szerokiego. To, takiego jak połówka. Przesadzasz trochę. Kolego. Czemu nas tak kiepsko cenisz? Nie, no w ogóle to może i gdzieś jest, ale... Ale... Ja nie jestem. O, Polacy. Ej. No i spotkaliśmy wreszcie Polaków. Huna przepłynęła. No, nigdy nie spotkałem nigdzie w necie akurat, ale czego? Zajrzymy, poszukamy. Może też mają jakiś kanał. No tej Huna jak. No i dalsza część kanału. Taki mini piastowski. Tak. No nie? Bez tak zrobiony. Obłożony. Trochę taki zaniedbany ten kanał jest. To wszystko zaniedbany trochę taki. To wszystko mówię, że zaniedbany, to zapyziałe takie to wszystko jest. Zobacz. Rozlatujące się. No widzę, tu widać wyraźnie te metalowe. Tak, tak, tak. No widzę. Już przed nami tylko główki prowadzące do tego początku, właściwie takiego jakiegoś awanportu tego kanału. Bo jest tam taka część szersza, jak się wejdzie, to żeby może żagle zwrócić, coś przy złej pogodzie. Za nami. No i podchodzimy do porciku. Słoneczko już się szykuje do zachodzenia, także ostatnia chwila dla nas. Miejmy nadzieję, że miejsce będzie jakieś.
No i zacumowaliśmy już. Akurat w ostatnich promykach słoneczka. Burbonik już stoi przy nabrzeżu. No więc sprawa już załatwiona po ludzku, bo bosman sam tutaj przychodzi i to szybciutko, prawda? Z automacikiem płatniczym i 170 koron podłączeni do prądu, także będę mógł laptopika naładować, zgrać resztę materiału. No i co? Przed nami już czyste morze, przestwór oceanu. Ostatnie chwile na wybrzeżu szwedzkim. Nic, kończę, bo jeszcze wgrywanie mnie czeka, więc kadrem może na wyjście i kierunek już brzegi południowe, nasze północne. No to do jutra.